Witam wszystkich. Jak się wszyscy mają? Ufam, że niektórzy jeszcze gdzieś w drodze są. Halleluja! Od czasu do czasu, tak jak mówiłem, mam na sercu, aby to uwielbienie niedzielne było troszkę inaczej. Tak nazwałem je twarzą w twarz, czyli ja sam, wielbiący Boga, a was zapraszam, abyście się przyłączyli. Halleluja! Wiecie, tęsknię za takimi czasami, tęsknię, no może nie dosłownie, ale może niektórzy z was pamiętają, dłużej w kościele są. Uwielbienie wyglądało w ten sposób. Wyskakiwał człowiek w sandałach, miał gitarę na sznurku, a wokół siostry i bracia z tamborinami, wiecie, klekotkami i śpiewający, uwielbiający Boga. Ktoś pamięta te czasy? No, niektórzy z was. Takie czasy były, ja byłem wtedy dzieckiem w kościele. I wiecie, niekoniecznie wiesz, tęsknię za sznurkiem, sandałami i klekotkami. Ale nie mieliśmy tego wszystkiego. Mam na myśli jakiś, wiecie, świateł. Chwały Bożej sztuczny dym nie zastępował. Mocy Bożej światła laserowe nie zastępowały w tamtych dniach. A ludzie uwielbiali Boga bez wszystkiego, co mamy dzisiaj. Niektórzy płakali, niektórzy klękali, niektórzy doświadczali Boga. Mam na myśli, za tym sercem uwielbienia tęsknię. Myślę, że w dzisiejszych czasach, wiecie, wszystko chcemy szybko. Wszystko chcemy jakby tak na talerzu podane. Nawet w samochodach nie trzeba już okien spuszczać ręką, żeby się nikt nie męczył. Wiecie, mamy przycisk i samo schodzi, żeby nikt nie marł. Siedzenia same są podgrzewane rano, kiedy samochód włączasz. Kiedy tych rzeczy nie było, kiedyś trzeba korbą, wiecie, zaciągnąć tego trabanta, cokolwiek to było. Amen. I myślę, że nieraz do kościoła przychodzimy w naszym chrześcijańskim życiu i dlatego, że mamy tak wiele rzeczy podanych na tacy. Okej? Uwielbienie, wywyższanie Boga, muzykę, całą oprawę. Wiele rzeczy myślę, że gdzieś umyka nam, nie doceniamy do końca i stajemy się takimi, od których sami od siebie za wiele nie wymagamy. Jest to bardziej w kościół protestancki, zaczyna nieraz przynać katolicki, gdzie ludzie przychodzą, oglądają, ktoś sprawuje ceremonię, od A do Z jest dopięte, no my odchodzimy i mówimy ofiara spełniona. Myślę, że jest element taki w naszym życiu, powiedzmy tradycyjny, który nie powinniśmy nigdy tracić, nawet kiedy technologia idzie do przodu, kiedy jest nam lepiej, kiedy jest nam cieplej, bardziej miękko i wygodnie. To jest serce i nasze zaangażowanie w uwielbianie i wywyższanie Boga. Jeśli to stracimy, to nieważne, jak będziemy mieli dużo pieniędzy, jak wspaniale będzie wszystko przygotowane, jaka będzie szata liturgiczna, to najcenniejsze nam umknie i zostaje tylko no, tradycja, rytuał i ceremonia. Wielu z was wie, o czym mówię. Amen. Dlatego zachęcam was dzisiaj. Stańmy na tym miejscu. Bądź, jeśli chcesz, możesz siedzieć. Nie wiem, ja akurat siedzę, będzie mi wygodniej. Będę uwielbiał Boga. Zachęcam was, abyście robili to ze mną. Wiecie, nie mamy w domach przecież zespołów. Nie mamy, wiecie, mikrofonów. Nie mamy instrumentów. Większość z was na gitarze również nie gra. Ja się wspomogę nią. To nam mam pomóc, ale kiedy wracamy do domu, my to czynimy sami. Amen. Więc chcę, aby te chwile uwielbienia twarzą w twarz, takie nazwałem, były takim rozciągnięciem dla nas, okej? Okay? Więcej od nas wymagały, abyście sami podłączali szybciej usta do serca i wywyższali Boga, nie jakoby, aby ktoś to starał się robić dla nas i za nas, chociaż ufam, że tak nie jest. Zespół pomaga nam, jednak niejednokrotnie, wiecie, jest on kimś, kto jakby w pewnym sensie coś dla nas robi. Dlatego chcę, abyś nieraz było bardziej prymitywnie, bardziej okrojone, ale raczej z waszej strony większe zaangażowanie i jest to niezręczne, wiem, ale ufajcie mi, to się odpłaci w codziennym życiu. Halleluja. Jak wiesz, jak wchodzić w Bożą obecność, wywyższać Go, kiedy nie masz ludzi wokół, nie masz zespołu, nie masz muzyki, a czynisz to sam swoim sercem i swoim życiem, w swoim domu, no to jest prawdziwe chrześcijaństwo, nie to, co robimy dzisiaj rano. To jest tylko taka wisienka na torcie. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dawid mówi, że moja dusza wielbi Pana. I on mówi, niech słyszą to ubodzy i weselą się. Tak troszkę z tym psalmem byłem w tym tygodniu, przebywałem. Pomyśl o tym, uwielbienie prawdziwe to jest, uwielbienie to jest słyszalne. Jeśli ktoś tylko wielbi Boga w sercu, no ja rozumiem, że Go wielbi, ale Bóg mówi, że uwielbienie to jest, musi być słyszalne. I kiedy inni słyszą, jak ludzie uwielbiają Boga, on mówi, że ci inni się weselą, jest zaraźliwe. Pomyśl o tym. Ono zaraża. Kiedy widzisz, jak inni uwielbiają Boga i wywyższają, coś wstępuje na ciebie i chcesz to czynić to samo. Dusza moja wielbi Pana, niech słyszą ubodzy i niech się weselą. Dawid mówi, dlatego mówi, wychwalajcie ze mną wielkość Pana, wszyscy razem wywyższajmy Jego, więc zaprasza zgromadzenie, zaprasza innych, Izraela, Boży lud, no ja mówię Kościół dziś,
aby razem ze mną wielkość Pana wywyższali. I potem mówi o wielu dobrodziejstwach, które dzieją się, kiedy ludzie gromadzą się, by wielbić Boga. Mówi, szukałem Pana, albo wielbiłem Go, to jest ten kontekst, i odezwał się do mnie. Wiecie, Bóg mówi, kiedy ludzie zaczynają wielbić Go i wywyższać. I mówi to, co potrzebujesz usłyszeć. Nieraz mówi zza pulpitu i często mówi do twojego serca. On mówi, szukałem Pana, czy wielbiłem Pana, odezwał się do mnie, ale on nie tylko mówi, posłuchaj, uwolnił mnie od wszelkiej bojaźni. Kiedy ludzie szukają Boga i wielbią, rzeczy dzieją się w ich życiu. Amen. Biblia mówi, że On jest miłością, a doskonała miłość usuwa strach. Bojaźń ma w sobie udrękę, a doskonała miłość wyrzuca go na zewnątrz. Dosłownie lubię ten przekład Nowej Biblii Gdańskiej. Więc strach nie jest w tobie, on dziś wchodzi w twoją głowę jak szpilki nieraz. Różne lęki są w życiu. Zaczynasz wielbić Boga i wywyższać, On w tobie powstaje, Jego Duch, i wyrzuca na zewnątrz strach. On wyrzuca go na zewnątrz. Mówi, dalej mówi, że rozjaśnia się każdy, okej? Okay? Rozjaśnia się każdy, kto spojrzy na Niego i nigdy już nie czuje się zawstydzony. To w uwielbieniu się dzieje. Pomyśl o tym. Można przyjść do kościoła, przyjść do Boga, wiesz, głowa spuszczona, ramiona w dół, pod wpływem ciężarów świata, wiesz, trosk, problemów w tym tygodniu. Nagle wielbisz Boga i rozjaśniasz się. Głowę podnosisz, ramiona wyprostowujesz. Amen. I on mówi, że nigdy nie czuje się zawstydzony. Ja się mówię, uczucia, my nie chodzimy przez uczucia, oglądanie w wierze, ale uczucia są ważne i Biblia mówi, kiedy wielbisz Boga i wywyższasz, nawet jeśli przychodzisz w depresji i jest zawstydzony, jakiś taki przybity, chociaż wielbić Go i wywyższać, gdzie Duch Pański, tam wolność, Biblia mówi. On jest wszędzie, ale przejawia się i manifestuje tam, gdzie Go wielbią i szukają, i nawet uczucia twoje zmieni, duszę odnowi. Halleluja. Mówi dalej, ubogi zaczął wołać i Pan go wysłuchał. Mówi dalej Dawid, co się dzieje, kiedy ludzie wielbią Boga, i wybawił go ze wszystkich ucisków jego. Amen. Nie trzeba wiele razy kłaść ręce na ludzi, wiecie, i starać się wiele rzeczy. Gdyby tylko ludzie wchodzili w Bożą obecność, bo Bóg jest duchem, a jest nieograniczony miejscem i czasem, czy rękoma ludzi, ludzie wielbią Go wywyższą, i tam, gdzie On jest, tam jest wolność od wszelkich ucisków, i mentalnych, i fizycznych, jakichkolwiek innych. Anioł Pański stanął obozem przy tych, przy bogobojnych. Bać się Boga, jedno tłumaczenie to jest wielbić Boga. Nic im nie może zaszkodzić. Wiesz, że aniołowie uczestniczą w wielbianiu Boga. Biblia o tym mówi razem z nami. Ach, mówi, jak dobry jest Pan. Mówi, skosztujcie. Pomyśl o tym, tak, skosztować możesz torta, dobrego obiadu, możesz skosztować Boga. I mówi, zobaczcie, można Go ujrzeć. Może jeszcze nie twarzą w twarz, ma na myśli oczy, które widzą Jego, ale ujrzeć Go gdzieś w sercu, skosztować, rozjaśnić się. I on mówi, szczęśliwy, kto u Niego szuka ocalenia. Żyjcie w bojaźni, żyjcie w uwielbieniu Pana, wszyscy święci Jego, bo niczego, on mówi, nie brak tym, którzy się Go boją. Lew młody zmarnieje i będzie głód cierpiał, lecz wszystko mieć będą ci, co chronią się u Pana. Halleluja. I tego was zachęcam przez tą chwilę. Ja będę wielbił Boga, was zachęcam, abyście przyłączyli się jednak, wy sami wielbili Go i wywyższali. I w tym, co przyjdzie, i gotowi, by On mówił do nas, jeśli ktoś przed w ucisku, On uwalnia od ucisku. Jeśli w lęku, On uwalnia od lęku. Jednak najpierw podnieśmy swój głos i uwielbmy Go. Halleluja! Panie nasz, my wywielbiamy Ciebie. My wywyższamy Ciebie. My oddajemy Tobie chwałę, uwielbienie serc. Halleluja! Na tym miejscu tak wielki, dobry jesteś Ty. Uwielbiaj Go swoimi słowami, swoją pieśnią. Bądź wywyższony, bądź wywyższony. Bądź wywyższony. Ty, nasz Król, nasz Pan, w Twojej obecności pełnia radości. W Twojej obecności radość, siła i długie życie. Baranek Boży tutaj jest. W Twojej obecności tutaj jest. Wielbię Go ze mną. Baranek Boży tutaj jest. To nasz Pan. To nasz Pan Emanuel, Baranek Boży. Baranek Boży tutaj jest. Swej obecności tutaj jest. Baranek Boży. Baranek Boży tutaj jest. To nasz Pan Kościele. To nasz Pan Emanuel. Zwiśmy serca. Nasz głos. Święty, święty, Baranek Boży tutaj jest. Jesteś Ty, Panie nasz.
święty, święty, to nasz Pan Emanuel. Baranek, Baranek Boży tutaj jest. W tej obecności, w swej obecności tutaj jest. Wielbi, wielbi tu ze mną, Baranek Boży tutaj jest. Ty mój Pan, mój Król, to nasz Pan Emanuel. Jesteś święty, 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 Baranek Boży. Baranek Boży tutaj jest, godzien chwały i czci. Święty, o tak, święty, to mój Pan Emanuel. Jesteś godzien, godzien wszelkiej chwały, godzien, o tak. Baranek Boży tutaj jest, godzien chwały i czci. Godzien, Panie nasz, godzien, to nasz Pan Emanuel. Śpiewajmy wszyscy razem, jesteś dobry, dobry dla mnie tak, dobry. Baranek Boży tutaj jest, tak dobry jesteś Ty, dla mnie tak, dobry. To mój Pan Emanuel, to mój Pan jesteś. Tyś mój Pan Emanuel, zawsze obecny w życiu mym. Ty mój Pan Emanuel, który nie zmienia się. Ty mój Pan Emanuel, wielki, wielki, wielki Ty. Tyś mój Pan Emanuel. Wielbi Go, jesteś Ty, ze mną Bóg, każdego dnia wielbić Ciebie chcę, tak bliski mi, na Tobie polegać, na Tobie nie zawiodę, przy Tobie nie zawstydzę się, święty jesteś. Uwielbiamy Cię, Panie, uwielbiamy Cię, Panie nasz. Wielbi Go. Halleluja. O, tak dobry, tak wielki jesteś. Tak dobry, tak wielki jesteś. Panie, uwielbiamy Ciebie za każdy dzień, za ten tydzień, Twoją opiekę, Twoją pomoc. Ja dziękuję Tobie. Twoje wsparcie, Twoje zachęcenie, podniesienie, Ojcze, Twój głos jasny i wyraźny. Twoje pokierowanie, Ojcze. Dziękujemy Tobie. Nawet kiedy słabi jesteśmy w Tobie, jesteśmy mocni. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Twa obecność jest szczęściem my. Twa obecność jest szczęściem my. Ona wnosi w życie me Twe światło, życie Twe i objawia moc, potęgę Twą. Przed majestat Twój chcę nieść, w ofierze moją pieśń, miłości pieśń, o Panie mój. Twa obecność jest szczęściem mym. Twa obecność jest szczęściem mym. Ona wnosi w życie me Twe światło, życie Twe, o tak, i objawia moc, potęgę Twą. Przed majestat Twój chcę nieść, w ofierze moją pieśń, miłości pieśń, o Panie mój. Twa obecność, Panie, jest szczęściem mym. Każdego dnia Twa obecność, Królu, jest szczęściem mym. Ona wnosi w życie me Twe światło, życie Twe, i objawia moc, potęgę Twą. Przed majestat Twój chcę nieść,
w ofierze moją pieśń, miłości pieśń. O, Panie mój, uwielbiaj Go. Ona wnosi w życie me, we światło życie Twe i objawia moc, potęgę Twą. Przed majestat Twój chcę nieść, w ofierze moją pieśń, miłości pieśń. O Panie mój, uwielbiaj Go ze mną, znieś swój głos, wywyższaj Króla chwał. Bądź usta swoje serce, oddawaj Jemu cześć. Za każdy dzień świeży i nowy, za serce, które bije, za trzeźwą myśl, bo On jest godzien chwały, czci, a pragnę wielbić Ciebie, czcić, oddawać Tobie chwałę. Uwielbij Go swoimi słowami, Kościele, wielbij Go. Panie, pragnę wielbić Ciebie od poniedziałku, wtorku, środy, czwartek, piątek i sobotę, tym bardziej w niedzielę Ciebie czcić. Każdego dnia, gdy wznoszę głos i myśli swe, bez względu na wyzwania, trudy, wiem, żeś blisko mnie. Mądrością moją jesteś Ty, ja pragnę Ciebie czcić. Dziś z Kościołem wyznać, wszystkim jesteś mi. W Tobie siła, mądrość ma jest, kiedy słabne wzmacniasz mnie. Nawet kiedy nie wiem, Duchu Świętym modlę się, Ty większy sam powstajesz we mnie i wiem, że dobrze będzie z Tobą, wiem. Jesteś tym, którego pragnę wielbić. Jeszcze raz, Kościele. Ona wnosi w życie me, Twe światło, życie Twe, i objawia moc, potęgę Twą. Przed majestat Twój chcę nieść, w ofierze moją pieśń, miłości pieśń. O Panie mój, i uwielbiaj Go w tym wspaniałym języku, na mandę sejsikeninej. Powiedziałeś, kiedy tak modlę się w Duchu Świętym pięknie. Dziękuję Tobie, wiara ma co, jakże wyrazić mam. Niech Twój Duch wielbi sam. Sera mandroska, sionomrela maninej. Ciebie wielbi dusza ma, każdego dnia. Z Kościołem Twym wielbić Ciebie chcę, przez świętą krew przychodzę tu, jako dziecko Twe, oddając chwałę Tobie cześć. Oddając chwałę, wielbiąc się, oddając chwałę Tobie cześć. Wielbi, wielbi, wielbi Go. Panie, uwielbiamy Ciebie. O, rymaski, debaśki, hisło, froncie, meni, hestej. Tak wielki jesteś, tak wielki jesteś, tak wielki jesteś. O, nemaskie cioskie, prancie, debeskie, dufroma, nemaski, seś, toskoj. Niech moja dusza wielbi Ciebie. Sore peskie, wszystko co we mnie, imieniu Twemu, Panie Świętemu. O, nie zapominam wszystkich dobrodziejstw Twych. Ty przebaczasz wszystkie moje winy. Somosik na maskę, prandzie, neś, leczysz wszystkie choroby. Ratujesz od zguby życie moje, wieńczysz mnie łaską i litością. Ty nasycasz dobrem życie moje, napisz. Odnawiasz jak u orła młodość moja. Ty niemocy nasze wziąłeś, choroby poniosłeś na siebie, a my mniemaliśmy, że jesteś zraniony przez Boga, zbity, umęczony, lecz to Ty zraniony jesteś za występki nasze, starty za winy moje. Ukarany stałeś za przestępstwa moje, dla pokoju mojego, Twoimi ranami jestem uleczony. Panie, ja wiem, że gdy nastał wieczór, przywiedli Cię wielu chorych i opętanych, i uzdrawiałeś wszystkich i wypędzałeś duchy słowem, aby się spełniło, co przepowiedziano przez proroka Izajasza. Ty niemoce moje
nasze wziąłeś na siebie, choroby nasze poniosłeś. Grzechy moje sam poniosłeś na ciele swoim na krzyż, aby miał marsz grzechom. Dla sprawiedliwości żył, Twoje sińce uleczyły mnie. O, jesteś Bogiem, który zaspokaja wszystkie moje potrzeby. Według bogactwa swego chwale, pasterzem moim, niczego mi nie braknie, bo szukam Twojego królestwa i Twojej sprawiedliwości, wszystko inne będzie mi dodane. O, pozostaję pod Twoją osłoną najwyższy, w Twoim cieniu wszechmocnej. Mówię do Ciebie, Panie, ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. Ty wybawiasz mnie z sidła ptasznika, zgubnej zarazy, piórami swoimi okrywasz mnie i pod skrzydłami Twoimi znajduję schronienie. Twoja wierność jest tarczą i puklerzem, dlatego nie ulegnę się strachu nocnego, ani strzał lecącej za dnia, ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u mego boku 1000, 10 000, mnie to jednak nie dotknie, aż aniołom swym poleciłeś, aby mnie strzegli na wszystkich moich drogach. Na rękach nosić mnie będą, bym nie uraził o kamień nogi swojej. Będę deptał po lwie i po żmi, lwiątko po twarzy zdeprzę, ponieważ Ciebie umiłowałem. Wzywać Cię będę, Ty mnie wysłuchasz, będziesz ze mną w niedoli. Wyrwiesz mnie z niej, czcią obdarzysz, długim życiem nasycisz mnie, okażesz mi swoje zbawienie. Panie, odby się góry poruszyły i pagórki zachwiały, Twoja łaska mnie nie opuści, a przymierze Twojego pokoju się nie zachwieje. Wszystkie moje dzieci będą budowniczymi Twymi, wielki będzie dostatek moich dzieci. Będę mocno ugruntowany na sprawiedliwości Twojej, daleki od ucisku, bo nie mam powodu się bać, od przestrachu, bo nie zbliży się do mnie. Gdy ktoś na mnie będzie nastawał, padnie z Twojej ręki. Takie jest moje dziedzictwo. Sprawiedliwość od Ciebie pochodzi. Żadna broń uda przeciwko mnie, nic nie wskóra. O, hedna maśki, praskie, dy nonon się nam wynesę, freby deskie. Śno ma beda baskie, cio dobrane meskie, siaski tej. Jest tu ktoś, kogo Pan uzdrawia właśnie teraz z problemów z tarczycą. Jeśli masz te problemy, po prostu wciągnij ręce i przyjmuj. Więc Panie, dziękuję Tobie za uzdrowienie, za wolność od tarczycy. Za wolność od tarczycy. Dziękuj Mu, chwal Go, gdzie Duch Pański, tam wolność. Jest tu ktoś, kogo Pan uzdrawia od problemów z migreny. Wracają i przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie. Wyciągnij ręce, podnieś do góry, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za wolność od migreny. Ja przyjmuję moją wolność. Wolność od migreny. Wolność. Jest tu ktoś, kogo Pan uzdrawia z depresji i z bezsenności z nią powiązaną. Wolno od leków, wolno od zaburzeń jakichkolwiek mentalnych. Podnieś ręce i wielbij Go, dziękuj Mu. Gdzie Duch Pański, tam wolność. O, uwielbiam Cię, Panie. Uwielbiam Cię, Panie. Sobre Christo fronci neki nam osłon dzień dynaskiej. Jest to ktoś, kogo Pan uwalnia z problemów skórnych, egzemy. Czy to jest pokarmowa, czy jakakolwiek. Podnieś swoje ręce i dziękuj Bogu. Wolny, czysty. Bożej obecności, czystość, świętość, Duch Pański, dał wolność. Uwielbiaj Go. Uwielbiaj Go, uwielbiaj Go, uwielbiaj Go. O, uwielbiam Cię, Panie. Słabości na pronę maskie, tyle. Wolno od bólu. Wolno od bólu Jego przyczyny. Wolno od bólu. Jeśli boli Cię ciało, podnieś ręce i dziękuj Mu za wolność od bólu. On Twoje bóle wziął. Nie tylko od bólu, ale powodów Jego. O, ridaski, ciąbrany, kasy, piena, mączki, labasy, dej. Uwielbiamy Cię, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie. Bądź uwielbiony, bądź wywyższony. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam i mogę przyjść zawsze tu, w to najświętsze miejsce z miejsc, stojąc przed tronem Twym. W Twej obecności, Jezu, stojąc przed tronem Twym. Jestem tu, aby wielbić Cię. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam i mogę przyjść zawsze tu, to najświętsze miejsce z miejsc, stoją przed tronem Twym. W Twej obecności, Jezu, stoją przed tronem Twym. Jestem tu, aby wielbić Cię, o tak. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam i mogę przyjść zawsze tu, w to najświętsze miejsce z miejsc,
stoją przed tronem Twym, w Twojej obecności, Jezu. Stoją przed tronem Twym, jestem tu, wielbij mnie. Przez Jezusa krew, pełne zaufanie mam, o tak. Mogę przyjść zawsze tu, to najświętsze miejsce z miejsc. Stoją przed tronem Twym, Twojej obecności, Jezu. Stoją przed tronem Twym, jestem tu, aby wielbić się, o Kościele. Przez Jezusa krew, pełne zaufanie mam. I mogę przyjść zawsze tu, to najświętsze miejsce z miejsc. Stoją przed tronem Twym, Twojej obecności, Jezu. Stoją przed tronem Twym, jestem tu. Mogę przychodzić zawsze, kiedy tylko pragnę, wiem, że znajdziesz swój czas dla mnie, by wysłuchać mnie. Na Twoich kolanach skryję się. Tak dobry jesteś Ty, obiecałeś przez wszystkie dni. Długim życiem nasycisz mnie, ukażę zbawienie swe. Każdego dnia, o każdym czasie mogę przyjść i wyznać się, czy wyżalić się, czy powiedzieć wszystko, co człowiek nie przyjmie. A wiem dobrze, że Ty jesteś bliski, tak. Prawdą nie ma w Tobie fałszu, Twoje ramię za krótkie jest, Twoje ucho nie jest przygłuche, kiedy w tym imieniu modlę się. W imieniu Jezus dobrze wiem, że słyszysz mnie, całe niebo poruszasz, by prowadzić, by strzec mnie. Tak wiem, że wszystko dobrze będzie, w Twoich rękach moje życie jest. A wszystko przez łaskę, przez Twoją krew, Kościele. Przez Jezusa krew pełne zaufanie mam. I mogę przyjść zawsze tu, w to najświętsze miejsce z niej. Stoją przed tronem Twym, Twojej obecności, Jezu. Stoją przed tronem Twym, jestem tu, aby wielbić Cię. Jestem tu, aby wielbić całym sercem. Jestem tu, aby wielbić, wielbić się. Jestem tu, aby wielbić się. Znieś ręce, swój głos, wielbi go ze mną. Swoje serce wylewaj jak wodę. Oddawaj cześć, uwielbienie. Na tym miejscu jest królów król i panów pan. Ten, który godzien chwały jest, w Jezusie objawił się nam. Śpiewaj ze mną, święty, święty jesteś, Panie, Ty. Z głębi serca naszego przyjmij cześć, uwielbienie z naszych ust. Kościoła Twego, niech synowie Twoje, córki wielbią Cię. Nieustannie z chwały chwały wzrastają w mocy moc. Twojej chwale mocnym staje się, w Twojej chwale, o Boże mój, w Twojej chwale wciąż przebywaj se, szukam Cię, dotknąć się chcę. Ciebie, o Panie mój, w obecności wnieśmy swój głos, nasze serca, Twojej chwale, o tak, mocnym staje się, w Twojej chwale, o Boże mój, w Twojej chwale wciąż przebywać chcę, wciąż przebywać chcę. Szukam Cię, wielbić się chcę. Ciebie, Panie mój, Ciebie, o Panie. Obecności Twej, Twojej chwale, Twojej chwale, Twojej chwale.
mocnym staje się Twojej chwał, Boże mój. O Boże mój, w Twojej chwale wciąż przebywać chcę, szukać się chcę, wielbić się chcę, tak, szukać Ciebie chcę całym sercem, wielbić się chcę, wielbić się chcę, oddawać Tobie cześć, tak, wielbić się chcę, Panie, oddawać Tobie cześć sam ser, Ciebie, o Panie mój, obecności Twej. Wielbić, wielbić, wielbić Ciebie. Uwielbiamy Cię, Panie. Jesteś godzien uwielbienia i czci. Halleluja. Zanim zajmiemy miejsca, podejdźcie do siebie nawzajem, przywitajcie się z sobą, uśmiechnijcie do siebie. Przedstaw się komuś, kogo dobrze nie znasz. Staraj się zapytać.